Dzień dobry. 17 stycznia 2020 roku. Piotr Sikłania z tej strony. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. A dzisiaj spojrzymy sobie z perspektywy złota i srebra. A spojrzymy sobie na kwestie związane z istotnymi poziomami i co ewentualnie dalej. Z perspektywy złota. Zaczynamy. Generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że dopóki jesteśmy powyżej poziomów 1500, teoretycznie byki mają się dobrze. I teraz, co się według mnie na rynku złota w chwili obecnej, bazując tylko i wyłącznie na wykresie, no bo jakby o tym sobie rozmawiamy, co tutaj może się stać? No generalnie rzecz biorąc, widzimy nieudaną próbę budowania głowy z ramionami, okay? Która została wybita w ostatnim czasie. Po wybiciu tej głowy z ramionami, generalnie rzecz biorąc, bardzo mocne mieliśmy odrzucenie. Który to był? 8 stycznia. Bardzo podobnie wyglądało to na rynku ropy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, odrzucenie, zobaczcie, że ok, 8 stycznia wyglądało to bardzo słabo, dzień odwrotu generalnie rzecz biorąc, tylko jak się przypatrzymy do tej kontynuacji, tej takiej sprzedażowej presji, do końca tutaj tak naprawdę nie widać, tak? A jednym z powodów zapewne kwestia, jeśli weźmiemy sobie głowę z ramionami i weźmiemy kwestię ograniczenia w postaci tych ramion tutaj, no to już widzimy, co rynek trzyma, tak? Jako pierwszy poziom. W związku z czym z perspektywy niższego horyzontu czasowego 15.40, 15.35 tu widzimy był próba ataku. Na razie te poziomy trzymamy. Jednej rzeczy bym nie wykluczał w związku z tym poziomem 1500 okrągłym, o którym wspomniałem. Nie można wykluczyć tutaj według mnie z jakiegoś 1 do 1, tak żebyśmy ewentualnie przetestowali kwestię, tu mieliśmy przed tym wybiciem w górę, po tym próbie kształtowania głowy z ramionami, tu mieliśmy dwie takie konsolidacje. To była jedna i tu mieliśmy nieudaną próbę wyjścia dołem, po czym bardzo mocne wzrosty. Okay? To jeśli z tym się zgodzimy tutaj, no to 50% z tego daje nam wspomniane 1500, ewentualnie dolnym cieniem, bo to również możemy zaliczyć do konsolidacji, po tej nieudanym próbie zejścia w dół, kolejne, tu dolnym cieniem, gdybyśmy haczyli 1475, 1470, nie byłoby źle. Podsumowując, z perspektywy handlujących na wzrost wartości, dolne rejony tutaj, gdzie ewentualnie może być popyt, to albo właśnie w okolicach obecnych poziomów, albo rynek odrobinę zdecyduje się na jakby większą realizację zysków i zejście w kierunku 15, może 14,75. Tyle, że wolałbym, żeby z perspektywy zamknięcia dnia czy zamknięcia tygodnia, nawet jeśli będzie test 1475, żeby to była kwestia dolnego cienia, gdybyśmy sobie chcieli zwizualizować, okay? A góra pozostała powyżej 1500, tak? Byłoby znacznie lepiej. No to wiemy do spodu z perspektywy byków, co jest do obrony. Jakie są potencjalne cele? No, na ten moment oczywiście trzeba będzie się uporać z tą podażą, tutaj z tym odrzuceniem, jeśli chodzi o 8 stycznia. Okay? I to nie podlega żadnej dyskusji. Tutaj myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy. Jeśli chodzi o poziomy wyżej, no to dobrze byłoby przejść na wykres tygodniowy i tutaj wstawić sobie kilka linii. Na pewno rynek zatrzymał się tutaj na maksach, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze w 2013 roku, tak? W drugim kwartale 2013 roku, stąd bardzo mocno spadaliśmy. No to dobrze byłoby w momencie tego 1620 wybicia, ok, ustatkować się i przytrzymać ten poziom, ok? I jak ten poziom możemy trzymać? Ten poziom możemy trzymać na kilka sposobów. Kolejnym celem będzie okolice 16,40, 16,70, ok? Czyli tego typu konsolidacja, z którą tu byśmy mieli miejsce, tylko po to, żeby ewentualnie zaatakować te stopy i poziomy związane z 1800,
A prawdopodobnie, jeśli już tam dojedziemy, to generalnie rzecz biorąc 2000 ma szansę być na celowniku. I ten scenariusz ma szansę być realizowany, tak jak wspomniałem wcześniej, do momentu, w którym pewne poziomy od dołu typu 1500 generalnie rzecz biorąc są utrzymane. Zejście i zamknięcie dnia, tygodnia pod 1500, pod 1475 teoretycznie mogłoby prowadzić do przetestowania wybicia z konsolidacji. Na ten moment byłyby to okolice 1250-1200, no ale to, tak jak mówię, kwestia zamknięcia dnia i tygodnia pod 1500. Jeśli chodzi o srebro, to srebro wygląda odrobinę słabiej i tutaj z perspektywy wykresu dziennego, o ile złoto nie było takiego mocnego odrzucenia, o tyle na srebrze to odrzucenie takie trochę agresywniejsze. Natomiast nie zmienia to faktu, że jakby zachowanie się tutaj, to o czym powiem z perspektywy handlującej na wzrost wartości, będzie jakby bardzo podobne do tego, o czym żeśmy rozmawiali przed chwilą z perspektywy złota, tak? I generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że kontynuacja teoretycznie ma szansę mieć miejsce, zwłaszcza że te ostatnie wzrosty na rynku srebra, okay, ten wzrost tu, to była kwestia utrzymania poziomów ostatniej słabości, plus bardzo fajna kombinacja próby zejścia w dół i złapania sprzedających w cudzysłowie w rozkroku, po czym bardzo mocne wzrosty. No to jak ewentualnie na chwilę obecną z tym srebrem możemy sobie radzić z perspektywy długich pozycji? Dwie kwestie, jakby poziomy związane z 17,70, ale myślę, że kwestie to jest jedna rzecz i to jest ta kwestia, która trzyma rynek na chwilę obecną, tak? O ile wspominam o tym, że srebro wydaje się odrobinę słabsze od złota na chwilę obecną, to nie można wykluczyć i nie wiem, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem kwestia uzbrojenia się w cierpliwość w ramach tej konsolidacji i próba poczekania na rynek srebra na test poziomu 17 lub zaraz pod 17 na zasadzie jakiegoś 1 do 1 i ewentualnie z tych poziomów kwestia wzrostów, tak żeby zaatakować te widoczne maksy plus jako zadanie domowe, jak sprawdzicie sobie dalej lewą stronę, okolice 21,50 jako drugi cel. Zejście i zamknięcie dnia pod 17, pod 16,50, zamknięcie dnia i tygodnia pod 17, pod 16,50 zmieni ten pozytywny scenariusz, jeśli chodzi o srebro. Tyle ode mnie, nie dajcie się złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.